Mateusz Jadak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Duże grono mieszkańców świdnickiego rynku domaga się od władz miasta możliwości wjazdu na teren centrum. Niezadowoleni są też niepełnosprawni, pozbawieni tego potrzebnego im przywileju. Kilka lat temu decyzją Rady Miejskiej rynek został wyłączony z ruchu. Wjechać mogą tam tylko posiadacze identyfikatorów, a są to przede wszystkim właściciele sklepów i lokali gastronomicznych. Władze miasta zapowiadają, że przygotowują się do zmiany sposobu korzystania z rynku, jednak na tym etapie jest jeszcze za wcześnie, by mówić o szczegółach. Cały czas moją wolą jest dokonać pewnych zmian w organizacji ruchu w rynku. Tak jak obiecywałam, będę chciała, żeby rynek był bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych z chorobami narządów ruchu. Czekamy jednak na wymianę identyfikatorów, którą za kilka tygodni rozpoczyna starostwo. To pozwoli na weryfikację tych zezwoleń, które funkcjonują w tej chwili. Chcę też takie decyzje podjąć kompleksowo, a żeby je podjąć, chcę najpierw spotkać się z członkami Stowarzyszenia Kaduceusz, a później na takim otwartym spotkaniu z mieszkańcami rynku. Konsultacje w sprawie zmiany organizacji ruchu w rynku mają odbyć się jeszcze przed wakacjami. Podczas spotkań tych można też będzie porozmawiać o szeregu innych problemów, z jakimi na co dzień borykają się mieszkańcy centrum. Spółdzielnia mieszkaniowa w Świdnicy przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie przeznacza około 5 milionów złotych na inwestycje i remonty budynków pozostające pod zarządem spółdzielni. Jest to największa spółdzielnia mieszkaniowa w Świdnicy, która zrzesza około 8 tysięcy członków, a pod jej zarządem jest 6 400 mieszkań. Co roku władze spółdzielni przeznaczają spore środki na remont i inwestycje. Tym razem będzie to aż 5 milionów złotych. Docieplenie stropodachów to jest to około 436 tysięcy. Remonty dachów jest to 164 tysiące. Remonty elewacji jest to 615 tysięcy. Remonty instalacji ciepłej wody użytecznej i remonty instalacji centralnego ogrzewania jest to pozycja najwyższa, jest to około 1 500 tysięcy złotych. Remont instalacji centralnego ogrzewania musi zostać zatwierdzony nie tylko przez Radę Nadzorczą, ale również przez walne zgromadzenie. Planowana inwestycja ma w zamiarze likwidację przepływowych podgrzewaczy wody w mieszkaniach i dostarczenie ciepłej wody bezpośrednio z Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. Inwestycja ta będzie dotyczyć 7 największych budynków. Gdybyśmy chcieli zrobić w całości na wszystkich naszych zasobach, więc koszt byłby rzędu około 13 milionów, więc już tak jak podałem wcześniej, na to nie ma aż na tyle funduszy. Remonty budynków będą realizowane sukcesywnie w przeciągu roku. Stanisław Kowalski, 104-letni świdnicki mistrz lekkoatletyczny, Virginia Schmidt, czyli słynna DJ Wika oraz Aleksander Doba, który samotnie w kajaku przepłynął Atlantyk. Takie zacne grono seniorów gościło u premier Ewy Kopacz. Spotkanie szefowej rządu z seniorami związane było z promocją rządowego programu Senior Vigor, którego zadaniem jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez tworzenie sieci placówek, miejsc, które pełnić będą rolę świetlic, domów kultury. Przykład pana Stanisława i pozostałych przybyłych seniorów pokazuje, że emerytura nie jest jednoznaczna z zawieszeniem wszelkiej aktywności. Jesień życia to także doskonały czas do rozwijania swoich pasji, tych, o których marzyliśmy zawsze, lub tych nowych, których jeszcze nie próbowano. Oprócz Stanisława Kowalskiego, Aleksandra Doby i Virginii Schmidt w spotkaniu brali udział także Antoni Huszczyński, znany jako Dziarski Dziadek, który poprzez swoje filmiki publikowane w internecie inspiruje wiele osób do aktywności fizycznej, Jerzy Przyborowski, utytułowany lekkoatleta, senior w Polsce oraz Gabriela Haczyk, seniorka biegaczka. Prowadzisz firmę, a może dopiero masz pomysł na własny biznes? Nie wiesz jak zacząć? Skąd wziąć pieniądze na finansowanie? Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci znaleźć świdnickie instytucje zajmujące się wsparciem przedsiębiorczości i walką z bezrobociem. Konferencja zatytułowana Możliwości finansowania działalności gospodarczej w 2015 roku odbędzie się 5 marca w godzinach od 11 do 13 w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Razem z Izbą organizują ją Powiatowy Urząd Pracy i Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych. Instytucje, które udzielają dotacji na rozpoczęcie działalności biznesowej i stymulujących rozwój przedsiębiorstw. SSIG od kilku lat jest dolnośląskim liderem w dziedzinie inicjatywy Jeremy, w ramach której udzielane są nisko oprocentowane pożyczki na rozwój działalności. Od 2010 roku stowarzyszenie udzieliło już wsparcia wartego kilkanaście milionów złotych.
Podczas konferencji przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy powie o Krajowym Funduszu Szkoleniowym i nowych instrumentach rynku pracy. Z kolei pracownicy SSIG zapoznają uczestników z tajnikami zakładania i rozwijania działalności gospodarczej z inicjatywy Jeremy. Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa przybliży krajowe fundusze na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, a firma Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe opowie o dotacjach dla przedsiębiorców możliwych do pozyskania w latach 2015-2020. Konferencja odbędzie się 5 marca w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy, Rynek 1A. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.